Dobry wieczór. Obok mnie jest Sonia Freudenthal. Dzisiaj poza, że tak powiem, dwunastką meczową. Czy to coś poważnego? Czy powinniśmy się martwić? Czy to chwilowa przerwa? Nie, no przerwa jest chwilowa. Niestety nie, że tak powiem, planowana przeze mnie, troszkę bardziej wymuszona, ponieważ w poniedziałek przeszłam troszkę taką małą operację, więc jestem po narkozie, no i niekoniecznie mogłam sobie pozwolić dzisiaj na to, żeby ryzykować, że coś może się stać, ale to chwilowo od niedzieli, tak jak trenerka ustaliła, na treningu jestem z powrotem. Na mecz z Olsztynem będziesz już gotowa? Oczywiście, że tak. Jak się oglądał dzisiejszy mecz z perspektywy ławki? Wysoko wygrany mecz z rezerwami Politechniki Gdańskiej. No, dla mnie osobiście tragicznie, ponieważ ja już tam na tej ławce troszkę latałam, bo to nie jest moje miejsce i to nie w takim stanie. Aczkolwiek, no, ja zawsze staram się kibicować wszystkim dziewczynom, które wchodzą, także troszkę inny element w dzisiejszym dniu, właśnie bardziej w roli takiego motywatora i napędzacza dziewczyn, ale no nie jest to przyjemne dla mnie, tak jak mówię, bo nie mogę sama tam wejść, ale dużo adrenaliny, na pewno więcej niż jak się gra, to czuje człowiek, jak siedzi na tej ławce. Czyli zdecydowanie lepiej na parkiecie. Tak, dokładnie, dla mnie jak najbardziej, wolę w tym wydaniu. Ja zdradzę coś takiego, co wiem trochę z kuluarów, może nie wiem, czy powinnam, ale trener Koć podobno po zeszłym sezonie zapytany, która zawodniczka w drużynie Polonii zrobiła największy progres podczas poprzedniego sezonu, powiedział, że Sonia Freudenthal. Czy czujesz tak troszkę też, że ten poprzedni sezon, no dla ciebie tak naprawdę pierwszy też w pierwszej lidze, czy że ten postęp w twojej grze nastąpił, że jakieś elementy gry się u ciebie poprawiły? Trener Koć jest jak zwykle najukochańszym człowiekiem na ziemi. Ja naprawdę całym sercem kocham trenera. Czy ja to czuję? Tak, czuję bardzo, ponieważ dla mnie to był duży przeskok między koszykówką, którą ja grałam u siebie w Nowym Sączu, koszykówką młodzieżową, a tym, co zaczęto ode mnie wymagać, czyli trochę takim inne postrzeganie tej koszykówki, inne elementy, inna taktyka. Zupełnie inny przebieg meczu, planowanie i tak dalej. To było coś, co bardzo się różniło od tego, jak ja grałam wcześniej. I myślę, że też właśnie pod okiem trenera i w tamtym sezonie trenera Macieja to ten postęp gdzieś tam jest widoczny i ja też go czuję. Aczkolwiek to nie jest zadowalający wciąż dla mnie i wciąż chcę się rozwijać, wciąż chcę dążyć do tego, żeby było to jak najlepsze. Szczególnie, żeby te wyniki były dla nas wspólnie, dla całej drużyny jak najlepsze, więc mam nadzieję, że to nie będzie stop, tylko będzie dalej to szło w tym kierunku, w którym ma iść. Wzmocniłaś się chyba też fizycznie, że tak powiem, no bo warunki są takie, jakie są. Jesteś jedną z nielicznych koszykarek Polonii, której mogę patrzeć twarzą w twarz, tak, że tak powiem, więc popracowałaś też chyba troszkę właśnie nad tym, żeby nie było ci łatwo przepchać, na przykład, żeby ta twoja postawa obronna, której tak zawsze była super, ale żeby jeszcze było tutaj więcej atutów po twojej stronie. Ja troszkę przepracowałam te wakacje, ten moment przejściowy między sezonami. Że tak powiem, był dla mnie gdzieś tam codzienny dzień spędzałam na siłowni, więc troszkę poświęciłam dla siebie czasu, dlatego właśnie, żeby przede wszystkim jak przyjdę tutaj, zmieni się też zespół, to nie odstawać od niego, a wręcz być na tym poziomie, na którym chciałabym sama być i reprezentować sobą to, co chcę, żeby, tak jak mówisz, nie było łatwo mnie po prostu przestawić, więc staram się gdzieś tam twardo zakorzenić w tym parkiecie. Jasne. Na razie jako w pierwszej piątce na pozycji numer jeden, na pozycji rozgrywającej części pojawia się Kala, czyli Karolina Szeska. Czy Sonia nie odpuści i też tam zobaczymy czasem Sonię w pierwszej piątce? Sonia nigdy nie odpuszcza. Ale nie, to jest to nie o to chodzi w tym wszystkim, bo naprawdę jaki mamy wynik meczu, czy to jest zwycięstwo dla drużyny, to jest zwycięstwo dla każdej z nas i dla całego zespołu, więc o to w tym wszystkim chodzi. Ja jak najbardziej będę robić, co będę mogła, a czy to będę ja, czy to będzie Kala, czy to będzie ktokolwiek inny, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bylebyśmy my wspólnie cieszyły się grając ze sobą i żeby to nam przynosiło jak największą satysfakcję, to jest największe, że tak powiem, to co chcę mieć teraz i do czego chcemy dążyć razem wszystkie. Tego tobie i drużynie Polonii życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę i obyś jak najszybciej do zobaczenia na parkiecie. Do zobaczenia. Dzięki. Dzień.
jeśli jeszcze możemy, dogramy sobie szybciutko. To, że Sonia i inne koszykarki Polonii mogą reprezentować Warszawę w rozgrywkach pierwszej ligi koszykówki kobiet jest możliwe dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawa, za które bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękujemy od każdej z nas. Podziękowania. Dziękujemy.